Znajdujemy się w galerii MK w Koszalinie, gdzie aktualnie mają miejsce warsztaty z okazji Dnia Babci i Dziadka. Warsztaty te rozpoczęły się zaledwie kilkanaście minut temu, jednak zainteresowanie wzrasta w błyskawicznym tempie. Codziennie dokładamy starań, aby nasza galeria była miejscem czystym, bezpiecznym i komfortowym. Życzymy Państwu udanych zakupów. Dzień dobry, tutaj Akademia Twórczego Warsztatu Ilona Majchrzak. Trwają właśnie warsztaty w ramach artystycznej szkoły M. Super, brawo, pięknie, zaraz do Ciebie przyjdę, dobrze? W ramach artystycznej szkoły M-ki dzieci właśnie tematem jest dzisiaj Dzień Babci i Dziadka. Dzieci wykonują piękne, małe dzieła sztuki w postaci medali oraz kolorowych kalendarzy. Dodatkowo tradycyjnie każde dziecko dostaje od nas na zakończenie dyplom uznania za trud i pracę, jaką włożyli w swoje działania. Cóż jeszcze, dodatkowo można sobie zrobić zdjęcie w naszej fotobudce. Dzieci razem z babcią, dziadkiem mogą sobie miło spędzić czas. Warsztaty rozpoczęły się kilkanaście minut temu, jednak z reguły takie wydarzenia cieszą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Koszalina i regionu. Jak Pani ocenia to wydarzenie w tym przypadku? No zainteresowanie powoli napływa, także jestem dobrej myśli. I przy okazji chciałabym zaprosić na kolejne odsłony artystycznej szkoły M-ki, które odbędzie się już w ferie. Szczegóły dostępne są na facebookowej stronie Galerii M-ka oraz Akademii Twórczego Warsztatu. Znajdujemy się w Galerii M-ka, gdzie są warsztaty z okazji Dnia Babci i Dziadka. I widzę, że coś tam z tyłu rysujesz. Co to jest? Kalendarz? Kalendarz. I to jest w formie laurki, tak? Dla babci. Tak. A powiedz mi, czego życzysz dla babci i dla dziadka z okazji ich święta? Nie wiem. No nie wiem. A czego można życzyć? Szczęście. To może czego babcia sobie życzy? Z okazji dnia. Babcia zdrowia tylko sobie życzy. To najważniejsze. Dobrze. No, Kasiula, teraz ty powiedz coś, proszę. Odłóż się. Ja jak nie chcę. Szczęścia, radości. Nie wiem. I pomyślności.